Cześć, dzisiaj odpowiem na pytanie dotyczące dopuszczalnej wady wzroku na kategorię B prawa jazdy. Pytający o dopuszczalną wadę wzroku uprawniającą do otrzymania prawa jazdy kategorii B oczekuje prostej i krótkiej odpowiedzi. Najczęściej wysyła receptę okularową, na której określona jest tzw. ilość dioptrii i oczekuje szybkiej, definitywnej i wiążącej odpowiedzi. Najlepiej od razu. No niestety, sprawa z badaniami wzroku na prawo jazdy kategorii B nie jest aż tak prosta, jakby się każdemu wydawało. Szczegółowe wytyczne w sprawie badań wzroku są określone w rozporządzeniu ministra zdrowia z dnia 7 stycznia 2004 roku. Niestety, jest to napisane językiem fachowym, który jest raczej zrozumiały tylko przez lekarzy. W paragrafie 4 ustęp 2 punkt 1 ustawodawca nakazuje uprawnionemu lekarzowi u osoby badanej stwierdzić brak lub istnienie chorób narządu wzroku. Oznacza to ni mniej, ni więcej, że badanie wzroku jest obligatoryjne u każdego kandydata na prawo jazdy kategorii B. Przejdźmy teraz do rzeczy, którą jest właśnie dopuszczalna wada wzroku mierzona ilością tzw. dioptrii. Załącznik nr 3 wspomnianego rozporządzenia ministra zdrowia określa dokładnie sposób oceny narządu wzroku w celu stwierdzenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami, w tym wymienionej kategorii B. Teoretycznie przy kategorii B, i zacytuję tutaj rozporządzenie ministra zdrowia, korekcja okularowa bez ograniczeń, dopuszczalna jest również korekcja soczewkami kontaktowymi pod warunkiem dobrej tolerancji i adaptacji do korekcji. Dalej załącznik nr 3 określa ostrość wzroku, jaka jest wymagana. Ostrość wzroku dla każdego oka osobno i przy patrzeniu razem nie może być mniejsza niż 0,5 i dotyczy to również osób używających soczewek kontaktowych. Niestety, aby sprawa dla kandydata na kierowcę nie była zbyt prosta, ustawodawca oprócz ostrości wzroku nakazuje zbadać widzenie obuoczne i pole widzenia. Dopiero całościowa ocena narządu wzroku upoważnia lekarza uprawnionego do wystawienia orzeczenia lekarskiego o zdolności do prowadzenia pojazdu w kategorii B. Nie może on opierać się tylko i wyłącznie na podanej bezwzględnej ilości dioptrii. Zatem zapytanie typu mam minus 3 dioptrie, czy dostanę prawo jazdy kategorii B, nie ma po prostu sensu. Jeżeli mimo tego wideo masz dalej wątpliwości, czy twoja wada wzroku kwalifikuje się do prawa jazdy kategorii B, najlepszym rozwiązaniem jest mimo wszystko pójście do lekarza okulisty, a następnie do lekarza uprawnionego do badań kierowców. Jeżeli nie chcesz tracić pieniędzy na wizyty lekarskie, odwiedź stronę www.badanialekarskiekierowców.pl i dowiedz się więcej lub zadaj pytanie wysyłając e-mail na adres podany na stronie. Na sam koniec zapraszam do komentarzy i wizyty przychodni medycyny pracy na ulicy Żernickiej 215 we Wrocławiu, badającej kandydatów na kierowców kategorii B, jak również osoby przedłużające prawo jazdy, które otrzymały je terminowo. Cześć!